Manki woli knaje Janochy na klawornej Ślesińskiej Wardzie. Czyli witam Państwa bardzo serdecznie na pięknej ślesińskiej ziemi. Taką gwarą ochleśnicką przywitał zgromadzone w Licheniu członkinie kół gospodyń wiejskich z różnych stron Polski burmistrz Mariusz Zaborowski, a zjechały one po raz 13, aby wziąć udział w ogólnopolskim zjeździe. Po raz 13 już pomysł naszych pań ze stowarzyszenia, które 13 lat temu pod wodzą tu pani Wandzi Waleriańczyk wymyśliły takie spotkanie. Jeździły w wiele miejsc, więc stwierdziły, że Licheń jest takim miejscem, gdzie można i duchowo, i właśnie tradycyjnie, wspominając tradycje nasze, kultywując to, spotkać się u nas. Jest dużo miejsc noclegowych, jest przepiękna bazylika, nie ma żadnych ograniczeń co do ilości, więc tym bardziej rzeczywiście wszystkim osobom, które przyjeżdżają, bardzo się podoba, bardzo się cieszą. To spotkanie powoduje, że widzimy to miejsce, ono jest jakby pokazywane dla całej Polski, bo panie, które tu przyjeżdżają, mają przeważnie dobre wrażenia. Jest tutaj piękny teren. To wydarzenie, poza względami kulturowymi, miało też wymiar pielgrzymki. Jego pomysłodawczynią i jedną z organizatorek jest mieszkanka gminy Ślesin. Od jakiegoś czasu też włączyliśmy się jako samorząd bardzo mocno tej imprezy, bo uważamy, że jest to wyjątkowe wydarzenie w skali kraju. I bardzo pani Wandziu dziękuję za pani zaangażowanie, za pani pomysły, za pani pracę, ale dziękuję wszystkim innym, którzy się przyczynili. Od 13 lat robimy prawie że to samo. Zmienia się potrawa, zmienia się, jakieś konkursy się zmieniają, ale założenie jest to samo. Czyli sobota jest typu jarmarkowa, a niedziela jest duchowa, sanktuaryjna. W sposób spontaniczny chcemy zapraszać tutaj, integrować się z paniami z kół gospodyń. No i cieszymy się, że zadziałało na przykład zaproszenie w pierwszym roku w strojach ludowych. Te panie przyjeżdżają w strojach ludowych, zwłaszcza to widać w drugim dniu sanktuaryjnym w Korowodzie, który jest około kilometra długości. Jak ta cała Polska w tych pięknych strojach ludowych przyjeżdża, no czuję się jakiś tam powiew jakiejś słodkości w powietrzu, bo przyjeżdżają co roku. No i cieszymy się z tego bardzo, że skromnie się zaczęło, a to dalej trwa i mam nadzieję, że będzie dalej. Zjazd rozpoczął się jarmarkiem kulturowym na placu usytuowanym przy Licheńskim Jeziorze. Podczas wydarzenia panie prezentowały swoje organizacje na stoiskach, gdzie można było także nabyć domowe potrawy, wysokiej jakości żywność i inne produkty pochodzące od lokalnych producentów. Ponadto odbyły się występy artystyczne, pokaz wypalania drewna oraz koncerty. Panie z kół gospodyń wiejskich z całej Polski spotykają się dziś tu w Licheniu, aby pokazywać to, co najlepsze na polskiej wsi, krzewić kulturę ludową, chwalić się tym, co potrafią zrobić. Gotują, pokazują piękno swoich stoisk, ale także też swoich regionów. Będzie tu mnóstwo konkursów. Cieszę się, że koła gospodyń wiejskich z jednej strony się tak bardzo rozwijają, ale z drugiej strony bardzo aktywizują, no bo przecież taka impreza ogólnokrajowa ma swoje znaczenie i wpisała się już na trwałe w kalendarz kół gospodyń wiejskich. Podczas jarmarku kulturowego wyłoniono laureatów konkursów kulinarnego, którego tematem była wiśnia w każdej odsłonie, twórczości artystycznej i rzemieślniczej oraz zespołów folklorystycznych. Przyznano także wyróżnienie za najpiękniejsze stoisko. Natomiast następnego dnia głównym punktem zjazdu była msza święta, którą poprzedził barwny korowód. Można było w nim dostrzec tradycyjne stroje ludowe z różnych stron Polski. Uczestniczki i uczestnicy przyjechali bowiem m.in. ze Śląska czy różnych stron Wielkopolski, a także z województw małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego czy lubelskiego.